Podobno każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. Ale niestety nie każdy o tym pamięta. Z wami jak co tydzień my, Agnieszka i Piotr. I najnowszy odcinek Co się dzieje, w którym znów poczujemy się jak dzieci. Będzie wesoło, kolorowo i emocjonująco! Zaczynamy! Wybierzemy się do Niemenczyna na Festyn Kwiaty Polskie. Odwiedzimy aktorów Polskiego Teatru Studio w Wilnie tuż przed premierą nowego spektaklu. A także zawitamy na poligon w Podbrodziu, gdzie ścigać się będą dzipy. Po pandemicznej przerwie do Niemenczyna powrócił Festyn Kultury Polskiej Kwiaty Polskie. W amfiteatrze w Niemenczynie wystąpiło blisko 80 zespołów z Litwy oraz z zagranicy. Ich występy obserwował Piotr. W ostatnią niedzielę maja po raz 22 odbył się Festyn Kultury Polskiej Kwiaty Polskie w Niemenczynie. To jeden z największych i najpiękniejszych festiwali kultury polskiej na Litwie. Festyn rozpoczął się mszą świętą w kościele, po czym uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do amfiteatru. I właśnie teraz zespoły mają przemarsz, idą ze mszy świętej do amfiteatru, gdzie będzie sam festiwal. Naprawdę mam wielki zaszczyt być tutaj, bo akurat to ostatni raz to było 4 lata temu i było tak pięknie, tak cudownie, tyle pięknych zespołów i tyle pięknych ludzi i wszyscy rozmawiali po polsku i to same najważniejsze, że akurat ten festiwal Kwiaty Polskie połączy wszystkie, całą polską ludność z różnych regionów, z Litwy i poza Litwą. Tych festynów mamy dużo, ale ten jest oczywiście taki największy, najbardziej taki i kolorowy, i wspaniały, więc no wzrusza, bardzo wzrusza. Bardzo się cieszymy, że doczekaliśmy się prawie 2000 uczestników i to tylko tancerzy i zespolaków, chórzystów. Mamy w tym roku rekordową ilość, 8 samorządów z całej Litwy zjechały się polskie zespoły, to znaczy mamy Skejdan, Solecznik, mamy Wilno, mamy rejon Trocki, mamy rejon Święciański, rejon Wileński. Zespołów mamy prawie 80, rekordowa liczba, no niestety pogoda nam nie dopisała, ale dajemy jakoś radę, ten duch taki podniesiony, szczęście i radość z możliwości obcowania po tak długiej przerwie pandemicznej. No, wszystkim dodaje siły i otuchy. Oprócz programu artystycznego można też obejrzeć wystawę dzieł twórców ludowych, jak też spróbować jadła na kiermaszu, czy coś sobie zakupić. Dlatego, że jesteśmy Polacy, uczęszczamy do przedszkola polskiego, dzieci chodzą do przedszkola, do szkół polskich i oczywiście takie święto no, pozwalają być bliżej tej całej polskości i tego wszystkiego, co związane z kulturą polską. Moja córka dzisiaj śpiewała i razem z innymi przedszkolakami. Żeby na takie festyny, na takie piękne święte zlączać dzieci, dorosłych zespoły i w ogóle cała Wilniuszczyzna, aby spotykać się, rozmawiać i przyjaźnić się. Tradycyjnie to mamy dbać o te nasze tradycje, o to, jak byliśmy wychowani my, tak samo wychowywać swoich dzieci i dlatego to jest ważne. To chyba nasza tradycja będzie rodzina, bo ja tak przypominam, że i moi rodzice byli w Wilience, i ja byłem w Wilience i Sofia będzie, moja córka też tańczy w Wilience. To już jakby tradycja nie tylko rejonu wileńskiego, ale naszej rodziny. Cudowny wiosenny festyn Kwiaty Polskie pamiętam od najmłodszych lat, kiedy byłem małym dzieckiem. Mam nadzieję, że to święto będzie nas cieszyło jeszcze przez wiele, wiele lat. SOS, czyli Save Our Souls. Pod takim hasłem przebiegała jedna z największych modowych imprez w krajach bałtyckich. Mados Infekcja 2022. Nie zabrakło temu naszej kamery. Tegoroczna 24. edycja festiwalu Mados Infekcja odbyła się w wyjątkowym miejscu, w Muzeum Sztuki Użytkowej i Designu w Wilnie. Lubię modnie się ubierać i bardzo lubię ten festiwal. Dla mnie to taki młodzieżowy akcent. Cieszę się, że na Litwie odbywają się takie duże imprezy. A w tym roku na podium są kolekcje, które można z powodzeniem nosić, nie tylko jakieś konceptualne stroje. Na infekcję mody przyszłam już po raz 6 czy 7. 16 lat pracowałam w sferze mody, dlatego to wiele dla mnie znaczy. Moją faworytką jest Sandra Strohkajter. Bardzo czekam na jej pokaz. Jestem tu po raz pierwszy. Wywarło to na mnie niesamowite wrażenie. Moda jest dla mnie codzienną okazją do cieszenia siebie i innych. Jak dotąd najbardziej spodobała mi się kolekcja projektantki Ivety Detzmaner. Prezentuję kolekcję Enogin Skity. Cieszę się, bo oboje uczymy się w tym samym kolegium designu.
Już po raz czwarty uczestniczę w tym festiwalu jako model. Moja przygoda z modą zaczęła się od pierwszego castingu. Jestem modelem, stylistą, studiuję projektowanie ubioru. Dla mnie ten festiwal to bardzo ważne święto, jak urodziny. W ciągu dwóch festiwalowych dni widzowie mogli oglądać kolekcję 10 projektantów mody. W tym roku mamy dwie uczestniczki z Polski, projektantów z Lotwy, Chinkę z Amsterdamu oraz litewskich projektantów Inga Skripka, Adele Burokajtie, Simona Satertenisa, którzy tworzą nowe, młode pokolenie ciekawych projektantów. Uczestnicy poprzez swoje kolekcje próbowali odpowiedzieć na tegoroczne hasło infekcji Save Our Souls, czyli uratujcie nasze dusze. To nasz modowy manifest, odzwierciedlenie sytuacji, w której znalazł się świat. Polska projektantka Aleksandra Jędryka studiowała w Chinach. Na festiwalu na Litwie jest po raz pierwszy. Przywiozła swoją kolekcję Rebubble, które jest manifestem ekologicznym. Inspirowana jest chińską kulturą i miejskim stylem życia azjatyckich metropolii. Powiem szczerze, że co powiedzieć najważniejsze i co dla mnie najważniejsze jest w tworzeniu i projektowaniu w tej kolekcji, to że jest ona całkowicie projektowana w idei recyklingu. Stworzona jest z resztek tkanin albo z resztek, które nie nadawały się do dalszego przemysłowego szycia. Projektowałam ręcznie tkaniny, printy, wzory, ręcznie farbowałam, malowałam, plisowałam. Inspiracją do mojej kolekcji była moja grupa etniczna z południowo-zachodniej części Chin, z której pochodzę. Reprezentuję jedną z 56 mniejszości narodowych Chin. Od moich narodzin do szkoły średniej chodziłam w tradycyjnym ubraniu robionym przez moją mamę. Nie mamy pisma, książek, wszystko jest jedynie w języku mówionym, no i w rękodzielach. W ciągu ostatnich 10 lat wszystko to tak szybko zanika i zostaje wyparte przez współczesne realia. I bardzo mi tego szkoda, dlatego postanowiłam poprzez moją kolekcję ocalić od zapomnienia naszą kulturę. Niektórzy z widzów festiwalu poprzez swój strój wyrazili wsparcie dla Ukrainy. Te kolory ostatnio dominują w mojej garderobie. W taki sposób niosę przekaz poparcia dla jak najszybszego zakończenia wojny. Artyści są niczym gąbka. Nie mogą żyć z dala od rzeczywistości, która ich otacza. Ma ona też wpływ na ich twórczość. Niedawno zaczęła się wojna, więc procesy trwają. Dopiero za jakiś czas zobaczymy, jakie jej odbicie będzie w modzie. Moda nie może zmienić świata, ale może być postrzegana jako silne narzędzie protestu. Właśnie taki cel postawiła przed sobą tegoroczna Mados Infekcja. Jaka jest twoja ulubiona książka z dzieciństwa? Adam Wachdaj do przerwy 01. A czytałeś Króla Myciusia I Janusza Korczaka? Pewnie, że tak i wiem, że Polski Teatr Studio Wilnie przygotował także premierę spektaklu według tej pięknej książki. A ja wybrałam się na próbę generalną przedstawienia. Bohaterami Króla Maciusia I są dzieci. Nic zatem dziwnego, że to one odgrywają główne role w spektaklu na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Cześć, Radek. Dzień dobry. Czy czujesz się zaszczycony, że grasz główną rolę w takim spektaklu? Tak, jest. Czuję się zaszczycony. Czy trudno było zapamiętać taką masę tekstu? U mnie to jest w krwi. W sumie ja dużo razy nie czytałam po czym tekst. Tak w sumie na próbach po prostu uczyłam się jakimś cudem wyuczyłam wszystko. Skąd takie zdolności? Nie wiem. Całe swoje życie chodzę na kresy. I wygrywasz? No i wygrywam. Ostatni raz zajęłam pierwsze miejsce i takim sposobem mnie znaleziono na tę rolę. Król Maciuś I. Kim on jest tak naprawdę? Dziecko, rodzice umarli, jest w królewskiej rodzinie, stał się królem w bardzo mało lat, ja czytałam książkę. Czy on rozumie, kim on jest? Tak, i próbuje być tym, kim on jest, ale może zrozumieć, że nie do końca. Czy próbuje być dorosłym, czy jednak staje po stronie dzieci? Cały czas trzyma się rozsądku. Porozmawiamy z księżniczką Klu-Klu. Cześć. Cześć. Co to za rola? Kim ona jest? Jestem taką afrykańską dziewczynką, która jest z bardzo dalekich krajów i taką dziką raczej. Lubię dość rozrabiać dużo. Czuję się jak w domu. Bardzo mi jest przyjemnie i wesoło. Co dla ciebie znaczy teatr, powiedz? Teatr to znaczy dla mnie życie i zainspirowałam się po tacie. A co tata robił też? Grał w teatrze? Tak, gra dotychczas. Powiedz proszę, Janku, jaką rolę odgrywasz? Odgrywam rolę Felka, który jest normalnym, takim wioskowym chłopczykiem, który zapoznaje się z królem Maciusiem I. Co jest najtrudniejsze w byciu aktorem? No najtrudniejsze dla mnie to nic. Nie masz stresu? Nie, wcale. Na początku może tylko miałam.
Polskim Teatrze Studio w Wilnie sztuka według książki Janosza Korczaka jest wystawiana po raz trzeci. Poszczególne premiery dzieli mniej więcej 10 lat. Zawsze mam szansę porównać tamte dzieci, te dzieci. Dzieci zawsze są dzieci, bardzo fajne i tak dalej. Tylko że w tamtych przedstawieniach było po 4-5, a tym razem mam 12 małych dzieci. No i oczywiście młodzież moja studencka. Zostaje nam tylko się cieszyć z tego powodu, że te dzieci przyszły same. Ja ich nie wolałam, ale każdy był chętny i każdy dalej ma zamiary, pytają kiedy i gdzie, w jakim teatrze grają. W teatrze jestem od pół roku. Grałem też Fileńskie do tego roku. Był taki film na nowo rok kręcony. Przedstawienie to czuję jest ciekawe. Bajka dla dzieci. Z dziećmi trochę trudno pracować, ale jest ciekawie. Fajna współpraca i naprawdę świetny experience. Kocham śpiewanie, mogę się zrelaksować. To jest po prostu moje i mogę zapomnieć o tym świecie. Premiera spektaklu Król Maciuś I zakończyła trwający kilka miesięcy festiwal indyteatralny. Kolejny pokaz spektaklu we wrześniu. A my wybraliśmy dla Was kilka innych propozycji kulturalnych na najbliższe dni. W niedzielę na terenie kompleksu dawnego więzienia na Łukiszkach zostanie pokazany komediowy spektakl Oskarasa Korszunowasa Wesele. Oparte na dramacie Bertolta Brechta, przedstawienie jest w większości improwizowane. Dlatego za każdym razem zmienia się i jest niepowtarzalny. Jedną z ról gra w nim Polak Oskar Wyganowski. Początek spektaklu o godzinie 20:30. W pobliżu jeziora Galwie w Trokach pojawiło się mobilne Muzeum Klimatu. To interaktywna wystawa przygotowana w kilku kontenerach morskich, opowiadająca o zmianach klimatycznych. Zwiedzający mogą tu dotykać eksponatów i bawić się nimi. Przede wszystkim jednak szukać rozwiązań przyjaznych środowisku. Ekspozycję w Trokach można odwiedzić w niedzielę i poniedziałek. Następnie pojedzie ona do Kidan i innych miast Litwy. Objawienie zeszłorocznego konkursu piosenki Eurowizji. Włoski zespół Maneskin zagrał w Wilnie. Niepokorna grupa młodych rockmanów zagra 7 czerwca w wileńskim parku Zakręt. Zabrzmią hity takie jak Zity Ebony, który zapewnił Włochom wygraną w Eurowizji. Ciężkie samochody terenowe, kłady, monster trucki. Na sam dźwięk tych nazw każdemu miłośnikowi silnych wrażeń rośnie adrenalina. Oczywiście, bo taki wypady off-road to jedna z największych przyjemności na imprezach outdoorowych. Widzę, że ta wyprawa do Podbrodzia na zawody jeepów Ci się udala. O tak, bo to były zawody Pabradzie 2022. Namioty, kampery, no i przede wszystkim obklejone błotem jeepy. Tak przez 3 dni wyglądał poligon w Podbrodziu, na którym odbył się pierwszy etap litewskich wyścigów samochodowych off-road i zawody o Puchar Mera rejonu Święcieńskiego. Ze względu na sytuację na świecie w zawodach brały udział jedynie litewskie załogi. Który z Was jest kierowcą, a który pilotem? Ja jestem pilotem. A ja kierowcą. Skąd taki podział? Jestem wyższy, więc kiedy samochód jest głęboko w wodzie, to ja jeszcze mogę zaczerpnąć powietrze, a Ramunas musi kierować. Czy często grzęźniecie w bagnach? Zdarza się, ale z tymi dużymi oponami już rzadziej. Pojazd został skonstruowany w 2014 roku, ale co roku coś przerabiamy i dodajemy. Jak się przecięły Wasze drogi? Spotkaliśmy się podczas jazdy zwykłymi jeepami w kamieniolomach. A Wy skąd przyjechaliście? Z Szilale. Czy często bierzecie udział w takich wyścigach? Staramy się w każdym. Dlaczego pod Waszym samochodem jest plandeka? Sędziowie ustalają takie wymogi, żeby nie zanieczyszczać środowiska. Gdyby wylewał się smart? Tak. Co to za pojazd? Czterokolowy, który trochę pływa, trochę jedzie. Startujesz nim w zawodach razem ze standardowymi jeepami? Może wjechać w głębszą wodę. Od jak dawna uprawiasz ten sport? Już 4 lata. Jeździłem niższą klasą, TR1, a to już jest pojazd TR3. Czym się różnią TR1, 2 czy 3? TR1 to standardowy pojazd, do którego można zamocować wciągarkę, ale nie wolno go modyfikować. Im wyższa klasa, tym więcej można zmieniać. Zainstalować mechaniczną wciągarkę, większe kola i tak dalej. Wiem, że Michale, pochodzisz z Miednik i z bratem macie wspólną pasję, jeepy, tak? Tak, czasami jeździmy trochę. No i daleko ja nawet z rodziną jeżdżę. Byłem w Gruzji kiedyś, byłem zawsze do Ukrainy, jeździłem w góry zawsze. No, czyli jeździmy, a tu już na Czempionat Litwy to pierwszy raz tak wybraliśmy, bo 4 lata temu sami organizowaliśmy go, a teraz już przyjechaliśmy na takim
Defenderów. A w klasie jedziemy TR1, to najmniejsze kółka, czyli większych nie możemy postawić i mamy tylko jeden winch, no i wyciągarki jedną. Im mniejsze kółka, tym trudniej tak naprawdę. Tym trudniej, tak. Że często wszystko musisz wymieniać, podwozie, tak, koło, tak, opony. Tak. Nie, jasne, że straszny ten, ale no ja sam mam autoserwis, to tym się zajmuję i ten, to no po prostu my restaurujemy takie samochody jak ten. W tym roku w wyścigach wzięło udział ponad 60 załóg. Na Litwie trudno jest znaleźć miejsce na tego typu imprezy ze względu na przepisy ochrony środowiska. Dlatego organizatorzy bardzo starannie dobierają lokalizację. Ta część terytorium poligonu, w której jesteśmy, bardzo nam pasuje. Możemy sobie tu pozwolić na jazdę zarówno po drogach, jak i po bezdrożach. To teren, na którym trenują żołnierze z czołgami czy materiałami wybuchowymi. Widzę, że są tu też bagna. Tak, kilkadziesiąt lat temu był to teren stawów, który jest już zamknięty, ale nie pozostało trochę wody. Ryb czy raków tu nie ma, więc nie niszczymy przyrody. Jakiego rodzaju zawody się tu odbywają? Bezdroże, czyli offroadowe zawody na orientację. Mieliśmy 4-godzinną nocną jazdę. Zawodnicy szukali oznaczonych na mapie punktów. Była też podobna jazda dzienna, a za chwilę rozpocznie się Circular Speed Section. Ten wyścig jest bardzo widowiskowy, no i wszystko dzieje się na miejscu, więc widzowie mogą stać i oglądać. Czy to popularny sport na Litwie? Aktywnie zaczął się rozwijać po zyskaniu niepodległości. To sport, który nie wymaga dużej szybkości ani finansów. Nie jest też bardzo ryzykowny. Drugi etap wyścigów w weekend świętojański. O miejscu organizatorzy poinformują w mediach społecznościowych. Wileński Żalgiris jest bodajże najbardziej rozpoznawalnym klubem piłkarskim na Litwie, z najbogatszą historią i największą ilością tytułów. Założony został w 1947 roku i dzisiaj obchodzi jubileusz 75-lecia. Žalgiris jest najstarszym piłkarskim zespołem na Litwie. Oni są legendą. Pamiętam, gdy w czasach Związku Sowieckiego jako reprezentacja na mistrzostwach Žalgiris zdobył trzecie miejsce. Jaki jest twój ulubiony klub piłkarski? Jednoznacznie Wileński Żalgiris. Na to wskazuje też mój szalik. Oni są reprezentacją mojego miasta. To i kibicuję też dla nich. Myślę, że wydarzenia tego typu przyczyniają się do wzrostu liczby fanów piłki, a także do nastroju w mieście w ogóle. 75. urodziny klubu Žalgiris to wspaniałe święto. Na stadionie przebiega wiele różnych akcji. Po pierwsze zawody rodzinne, których rozgrywki trwają za moimi plecami. W każdej drużynie obok członków rodziny gra też reprezentant klubu. Tak więc czekamy na zwycięzców. Jak też na gości czeka piłka nożna w balonach. Piłkowy dars, będzie można strzelić bramkę dla bramkarza Wileńskiego Żalgirisu, a kulminacją będzie koncert, jak też możliwość sfotografowania się z ulubioną drużyną, czy którymś ze swoich idoli. Kasem Serażagi. Czym dla ciebie jest Žalgiris? Pracą, domem czy stylem życia? Nie, to jest sama przyjemność, radość, moja pasja, którą się fascynuję i bardzo się cieszę, że będąc Wilnianinem, od najmłodszych lat kibicowałem dla Żalgirisa. Przychodziłem oglądać ich mecze i moim marzeniem było kiedyś zostać jednym z nich. Jestem szczęśliwy, że moje marzenie się spełniło i już od wielu lat mam zaszczyt reprezentować imię tego klubu. Na stadionie oprócz rodzinnych zawodów piłki nożnej można także wypróbować piłkowy darts, można wypróbować zumbę, można strzelić bramkę dla bramkarza Wilno Żalgiris, jak też wypróbować siebie w futbolu dmuchanych balonów. Zobaczmy, co to jest. Co to za sport? To jest piłka nożna w balonach. Gracze taki balon ubierają na siebie i rozpoczynają grę. Na pewno ta gra się różni od prawdziwego futbolu. To jest raczej zabawa, w której wszyscy się zderzają. Pierwszy raz jestem czymś takim. Zobaczmy, jak mi się uda. Ja także spróbuję dla bramkarza Wilno Żalgiris strzelić gola. Piłka na Litwie ma większe audytorium niż koszykówka, zresztą jak na całym świecie. W tej kwestii Litwa niczym się nie różni od Europy, jednak mamy problem infrastrukturalny. Kiedy w największych miastach pojawiają się nowe, pachnące, piękne stadiony, to myślę, że renesans naszej piłki przyjdzie szybciej niż tego się spodziewamy. Polska jest dobrym tego przykładem. Wspieramy Żalgiris. Moje dzieci uczestniczą w treningach tego klubu i tym samym przyczyniamy się do popularyzacji naszej drużyny. Piłka jest wspaniałym sportem, szczególnie dla chłopaków. Mogą się wybiegać, wyładować energię, konkurować. Wszystko to, co jest dla nich ważne. Dla mnie, jak dla Wilnianina, to święto także wiele znaczy i chciałbym złożyć życzenia dla Wilno Żalgiris. Bądźcie niepokonani! I
I jak? Nie trzeba wiele, aby znów poczuć się dzieckiem. Wystarczy trochę muzyki, sportu i lody pistacjowe. A, ja tam wolę truskawkowe. A my widzimy się za tydzień. Pa! Pa! No, czujesz się dzieckiem jeszcze. Pierwsze 40 lat dzieciństwa dla faceta zawsze są trudne.